Raport Wizerunek Galerii Handlowych przeprowadzony przez agencję Pro Content Communication pokazuje, że respondenci wybierając galerię handlową, w której chcą zrobić zakupy, kierują się przede wszystkim, jest dla nich najważniejsza lokalizacja centrum handlowego i to odpowiedź wskazało ponad 60% badanych oraz promocje, którymi próbują galerie handlowe ściągnąć konsumentów i tutaj to odpowiedź wskazało również ponad 60% badanych. I na trzecim miejscu znalazła się dostępność do ulubionych marek i te opcje wskazało prawie 50% badanych. I co ciekawe, dostępność do ulubionych marek jest ważniejsza dla kobiet niż dla mężczyzn. Zapytaliśmy również Polaków, jakie jest ich zdanie na temat wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. I tutaj ponad 50% badanych, dokładnie 51%, uważa, że zakaz handlu w niedzielę wpłynie negatywnie na gospodarkę. Przychylniej patrzą na zakaz wprowadzenia handlu w niedzielę osoby młode, które nie przekroczyły jeszcze 24 roku życia oraz osoby w przedziale wieku 24-35 lat. Jak pokazuje nasze badanie, możliwość spędzania czasu wolnego w galerii cenią sobie osoby młode, które nie przekroczyły jeszcze 24 roku życia. I dla tych osób ważne jest również organizowanie imprez czy różnego rodzaju akcji specjalnych w galeriach. Badanie pokazało, że im większe miasto, tym potrzeba organizacji eventów czy wydarzeń specjalnych jest mniejsza. Jak pokazuje nasze badanie, oferta oraz polityka centrów wobec klientów powinna być stale modyfikowana i dostosowywana do aktualnie panujących trendów. Warto również inwestować we własne kanały komunikacji oraz w działania public relations, ponieważ dzięki temu jesteśmy w stanie usprawnić proces komunikacji między centrum a otoczeniem.